dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie lutu z komnaty Indiana Jonesa. Jak wiecie, są tam tylko dwie skrzynie, a więc będzie to bardzo ciężki challenge. Czy uda nam się wygrać? Oglądajcie do samego końca. Jeśli kiedykolwiek wcześniej mówiliśmy wam, że nagrywamy najcięższy challenge, no to wtedy byliśmy w błędzie, ponieważ dzisiaj nagrywamy chyba najcięższą rzecz, jaka jest możliwa, ponieważ będziemy mogli używać tylko i wyłącznie lutu ze świątyni. Najpierw oczywiście lecimy sobie na inną miejscówkę, lecimy na szosę, tam sobie pozbieramy leczenie i później udamy się na docelowe miejsce. Oczywiście, jak wiecie, na świątyni lata bardzo dużo ludzi i w samej świątyni nie ma prawie w ogóle lutu, jest tam sekretny pokój, więc będziemy musieli do niego wejść i to, co będzie w tej świątyni jako w całości, będziemy mogli tego używać. Także teraz lecimy, bierzemy sobie leczenie, bierzemy sobie wszystko. A teraz macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę i jak zostawicie, to dzięki temu wygramy za pierwszym razem, także liczymy na was. No i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela. Słuchajcie, przechodzimy teraz do przygotowania się. Tak jak mówiliśmy, musimy mieć bardzo dużo leczenia, ponieważ będziemy chcieli wejść do samej świątyni w strefie. Czyli powinno tam nikogo nie być, ale czy na pewno, no to się przekonamy już za chwilę. Ja tutaj niechcący podniosłam broń, ale oczywiście nie zabieramy jej. I Rafał, ustalmy jeszcze, czy możemy na przykład impulsy albo takie rzeczy podobne zabierać, czy nie? Totalnie nie. Wszystko, co nie jest bronią, możemy zawsze używać. Także impulsy jak najbardziej możemy wziąć. W sumie ja tutaj sobie zbieram lód, a nie jest mi to totalnie potrzebne, ponieważ nie mogę tego używać. Ja przed chwilką też niechcący podniosłam broń, ale mam teraz poteczki i zbieram też macy. I zbieram, podnieść sobie od razu amunicję, żebyśmy mieli później dużo amunicji, jak już będziemy mogli podnieść broń. Na pewno musimy mieć bardzo dużo leczenia, bo sama komnata może nie być otworzona nawet. Więc po prostu będziemy musieli tam trochę się nagłówkować, bo nie jest łatwo to otworzyć, jak wiecie. Ja na razie mam bandaże, tyle z tego. Zobaczmy, czy tutaj coś znajdziemy jeszcze. Rafał, tam była ta, w ogóle fioletowa snajpa. Wiem, że ty lubisz, także no niestety nie dostaniesz jej. W sumie zawsze możemy to schować do namiotu. Ej, ale jakbyśmy zrobili jeszcze w ten sposób, że wejdziemy do świątyni, otworzymy tam namiot i będzie to lód dalej ze świątyni, to by było niezłe. To by było 200 IQ. Ej, znalazłam Fordaport, także też może nam się przyda. Tylko, tak szczerze, to słabo z leczeniem. Ja mam 20 bandaży i tylko tyle. No i potki. Ja mam 5 ryb i 4 splesze. Leczenia powinno nam wystarczyć, ponieważ jest jeszcze jedna fajna opcja na zebranie leczenia, ale Ewela, po prostu musisz już przyjść do mnie i z tego, co słyszałem, ktoś tutaj chyba jechał do mnie na Tyrolce, także musisz tam uważać, weź samochód i jedź za mną. Także ja tutaj mam samochód i robię to, co Rafał mi kazał, czyli rozwalam sobie tutaj, żeby łatwo przejechać, biorę furę i jedziemy. Ej, tej fury się nie da zabrać, czemu? A bo ma blokadę na koła, ale mnie oszukali. Ja tak cały czas zbieram macy i zbieram i zbieram i zobaczcie, ile mam. Dlaczego tak mało maców ostatnio? Oj, ktoś do mnie strzelił, więc muszę uważać, Ewela. Ja przychodzę tutaj i wskoczę w teleport. To ja pojadę do ciebie, zabieram samochód i jadę dopiero. Także zmierzam w twoim kierunku, okej? Dobrze, tylko musisz tam uważać, bo tam idą goście w naszą stronę. Ja ci ich zaznaczę znacznikiem. To jadę od lewej. Właśnie, chyba do ciebie strzelali nawet. No musisz przyjść tu jak najszybciej do mnie, no bo jak ja dostanę, no to będzie lipa trochę. Biegnę, jadę szybko. Dobra, Ewela już jest bardzo blisko nas, też mamy tutaj gości i ja teraz pozbieram po prostu te rifty. W sensie wskoczę do jednego i wskoczymy zaraz z Ewelą do tych dwóch, żeby oni za nami nie polecieli. Także Ewela, użyj tego teleportu tutaj. I dobrze, lecimy w tym kierunku, który zaznaczę za chwilę, ponieważ jeszcze jest jedno miejsce, które musimy odwiedzić przed całą komnatą, czyli tutaj na Jonesiego polecimy, ponieważ tutaj ziomek sprzedaje, wiecie, tego spraya, więc będzie nam dużo łatwiej. Także z tego, co widzę, mamy też tutaj jeszcze drzewka. Możemy się nimi podleczyć. Ja sobie zabiorę... Aha, bo tu są legendarne rzeczy, ja ich nie mogę zabrać, ale mam namiot. Rozłożę sobie namiot i zobaczymy, czy uda mi się... O, to sobie weźmiemy. Tym nie będziemy walczyć, a po prostu będziemy sobie sprawdzać, gdzie są goście. Także załóżmy, że tego mogę użyć, no nie? Tej flarki. I mamy tak samo, Ewela, tutaj spray. Także weź sobie ten spray. Ja mam spray jak coś. Ja sobie teraz użyję szybko potek. Weź tego dzika jak możesz. Ja właśnie mam tutaj wilkanie i on mnie już, no, dziabnął. Bierzemy samochód czy nie? Nie, samochodu nie bierzemy. Chodź za mną, Ewelinka, ponieważ musimy sobie przejść tutaj na Jonesowisko i musimy sobie kupić antyperspirant. Ja mam jak coś. I to wszystko możemy kupić u tego ziomka. On tutaj gdzieś właśnie chodzi. O, dobra, teraz go widzę. On tutaj jest, dokładnie w tym miejscu. I możemy sobie dokupić dużo więcej tych antyperspirantów, w sensie, żebyśmy mieli na później, bo jeśli będziemy musieli otworzyć... O, tylko co to wyrzucić? Zróbmy tak. Raz, dwa, trzy,
4. Także widzowie, my w takim razie przechodzimy sobie tutaj na świątynię. I ja mam ten pistolet, tak jak mówiłem, czyli ja tego pistoletu użyję tylko po to, żeby sprawdzić. No oczywiście do nikogo nie będę bić. I wejdziemy sobie do świątyni, która być może jest otwarta, a być może w ogóle, która nie jest otwarta i wtedy będziemy mieli problem. Ja mam jak coś dwie apteczki, mam ten spray, 130 jeszcze mam do spraya, także może się uda. Okej, ja wchodzę tu do samochodu. Ewela, chodź do mnie tutaj, wejdź. Jednak weźmiemy samochody, no bo no chyba źle zrobiliśmy, że ich no po prostu zostawiliśmy tamten. Zjedzmy sobie tutaj po mięsku, ja ci rzucam, proszę bardzo. Okej, ja teraz wyrzucam pistolet do góry. No i zobaczymy, czy tu ktoś... O nie, jeszcze jest dwójka. Otworzyli ja... wrota. I co oni tu robią, skubani? No oni właśnie otwierają to wszystko, a my nie mamy czym z nimi walczyć. Przekampmy to. No musimy tylko, czy nam starczy leczenia, bo no nie kupiliśmy więcej spray. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się tam wrócić. Mam dwie apteki jak coś. Ja tu wchodzę do góry, używam pistoletu. Zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze jest. No są. Tak, ale poszli już ten. Tu jest apteczka, Rafał, uleczę się. Nie, oni nie poszli, Ewela, uważaj, bo oni są cały czas w środku. A, bo oni są pod spodem, ja myślałam, że oni już poszli. Ja się leczę jak coś. No ja mam 4 ryby i spreje, tylko żebyśmy później mogli, wiesz, stąd sobie wyjść. No oni na pewno, tu będą jeszcze długo, tak mi się wydaje przynajmniej. Znalazłam spray jeszcze jak coś. O, super, no to możesz mi dać spray, bo ty masz apteczki. Niech oni się ruszą, co? Dobra, użyli rifta, możemy tam wchodzić. Dawaj, Ewela, wchodzimy, chodź za mną. Leć teraz za mną i mamy otwarte. I to jest, tu mieli rifta. Dobra, chodźmy sobie tędy, Ewela. I teraz tak, pytanie, czy tu w ogóle będzie jeszcze jakiś lód. Pierwsza rzecz, no to wejdźmy sobie tutaj. Czy tu coś jest? No nie ma tutaj nic. Żadnego lutu. Jeśli chodzi o to tutaj, to tu też niczego nie ma. Mam nadzieję, że zostawili coś w tym sekretnym pokoju. A ten sekretny pokój jest dokładnie w tym miejscu. I dobra, z tego co widzę, Ewela, mamy pompę i SMG. Jeszcze mamy tutaj jedną pompę, której Rafał nie zauważył, także ja biorę sobie pompę, a ty weź tam to SMG, dobra? Dobra, to ja biorę pompę, SMG, Ewela ma pompę, no i teraz sprawdźcie, czy uda nam się tym wygrać. Mi się wydaje, że będzie mega ciężko, no ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Dobra, i teraz pasowałoby nam użyć rifta, tak jak ci goście użyli, no ale niestety nie mamy. Mamy, bo ja miałem dwa w namiocie. To dawaj! Dobra, ja się uleczę trochę jeszcze, będę miał 4 ryby. Także mamy dwa rifty, bo miałem w namiocie, także to jest mega dobra informacja, ponieważ uda nam się dojść do strefy. Jeśli by tych riftów nie było, no to byśmy zginęli. Ja mam dwie apteczki. O, mam 5 dużych potek w ogóle. A z bronią troszkę cienko, bo mam szarą pompę i mam 28 amunicji tylko. Także zatrzymamy się tutaj i zbieraj tutaj jeszcze macy. Ile masz leczenia, powiedz mi? Dwie apteczki i leczę się jedną. Okej, czyli masz tylko dwie apteczki. To jest bardzo mało, ale mamy jeszcze jednego rifta, także możemy zbierać maciki. Tam masz dużo właśnie skał, więc możesz je pozbierać. I ja mam 4 ryby, więc no jest dosyć sporo. I jak my to wygramy, Rafał, to jesteśmy normalnie... mistrzami. Musimy teraz pomyśleć o leczeniu, bo ja nie mam nic niebieskiego, to na pewno, więc musimy zebrać coś i tutaj tak samo mamy gości. Dobrze by było kogoś wyeliminować i po prostu z gości sobie pozabierać rzeczy. Masz jakieś rybki czy coś? Uważaj! No, wiedziałem, że dostaniesz z tego. Idą do nas. Dostanie? Aj, nie dostanie. Mam tylko pompę jak coś. Dostał dwa razy. Wybuduj się wyżej, żebyś widziała, czy ktoś idzie. Dobrze, mam mało maców, pamiętaj. Dobra, ja też rozwalam drzewo. Daj mi ammo do PM-a, jak masz. Mam 54, rzuciłam tu. Ty, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Tak, tylko ja nie mam czym rozwalać tego. Dostał? No, rozumiem, rozumiem. Ja też mam bardzo mało. O, dostałam jeszcze w czachę. Uważaj, bo tam na daleko jeszcze ktoś. Tak, dwa razy dostałem tylko... A, stamtąd. A jakbyśmy weszli do groty, co ty na to? Dawaj. Tylko poczekaj, poczekaj, jeszcze czekaj, bo zobaczymy, gdzie strefa. 13 osób, no kurde, no ciężko będzie, ale damy radę. I nie ma nigdzie żadnego lutu. Oj, uwaga. Nie, padam. Dobra, postaram się wejść. Oni są obydwoje na dole, uważaj. Oni nie są chyba zbyt dobrzy. Dostał. Dostał. Oj, oj, oj. Oni w ogóle się nie bodują, nie? Dobra, leży 85. Jeden. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzie ten gość skinął? Pod spodem gdzieś. O, tu jest, tu jest. Powiedz sobie ścianę. Dobra, dostał ode mnie. A ty, jest karta twoja? Tak. Ja od dzisiaj ćwiczę Fortnite'a, bo po prostu trzymasz spray. To jest chętny do grania ze mną w Fortnite'a wieczorkami. Zapraszam. Zapraszajcie mnie do znajomych. A nie podniosę cię, patrz, gdzie jest ten, gdzie jest Wanik. W ogóle 6 osób i patrz, jak jest strefa. Tam w ogóle był spray poza strefą. No tylko właśnie gdzie? Tam jak ten typek padł. Dobra, jest git. Kulek nie mogę wyrzucić, bo one mi się bardzo przydadzą teraz. 4 ekipy, czyli są 2 dwójki i 2 jedynki. 5 osób. 3 drużyny, Rafał. Ej, spada z wysokości. Jakie bronie. 4 ryby. Dobra, robisz to, Rafał. Oj, bardzo dostał. Ej, nie mogę ten. Masz jedynkę i dwójkę. Okej, jest dwójka nade mną. Ej, za 19 tam się obił.
On spadnie, spadnie! Spadnie! Jest! Jest! Ej, oni nie zginęli? O, o! Wow, ale dostałem! O, tam się ten jeden nawala z nimi. Patrz. Dobrze, ostatnia kulka dobrze wykorzystana. Czyli dwójka ci została. Bardzo dobrze, dobrze, dobrze. Oni się podpalili sami chyba. No. Żeby ciebie nie podwalili. Ej, strefa idzie, fajnie. I leży jeden! Oni nie wyjdą, ej, ty! Ty go może tym impasem wywaliłeś do burzy. Jest! Oni nie... Ej, oni są zamknięci w komnacie po prostu Indiana Jonesa. Patrzcie się, zamykamy w komnacie. A on jeden został. Patrz, on nie ma matców. Ej, ja tu mogę robić na tego odcinka jako komentator. Haha, dobrze. Zostali zamknięci w tej komnacie, z której mieliśmy bronię. Ej, chcecie sobie zobaczyć jakieś nasze inne odcinki, to tutaj zapraszamy was na nie. Na razie.